Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, jak chcesz wygrać skina, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapa w górę pod filmem, oczywiście oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, no i oczywiście osoby, które są pełnoletnie. Zapraszam serdecznie na CSGO Skinsa, użyj sobie kodu CROXY, loguj się z linku, zapisuj, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony guziczek i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x sobie wpisujesz 10% więcej, wtedy dostajesz oczywiście do każdej wpłaty i skrzyneczka na start za free, więc serdecznie oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Dwie skrzynki jeszcze tu nam zostały z Huntsmanami. Marble Fight, 1500 zł kosztuje taki nóż, więc fajnie by było go zdobyć jeszcze tu na koniec, no, no niestety, bitwa przegrana. Oczywiście osoby, które z konem CROXY wpłacają, mają szansę wygrać takie piękne skiny i dziś, stary, poszły dwa. Poszła chyba awupka jakaś, ale nie jestem pewien, ale na pewno poszła emeczka Chanticos Fire za 316 zł, więc serdecznie oczywiście gratuluję, no i przypominam oczywiście, że no zostały tutaj trzy skiny, tak? 5 sceny hiperwesty za stówkę, no i oczywiście Bowie Knife i rękawiczki, więc zapraszam oczywiście, tak jak wspomniałem, do wspólnej zabawy. A wupka poszła dzisiaj, słuchajcie, Chromatic Aberration za stówkę, więc gratuluję serdecznie tutaj dwóm wygranym osobom. No a my lecimy dalej chyba na bitewki, coś mi się tak wydaje, że tutaj no musi wlecieć jakaś skrzyneczka i widzę, że nowa skrzynka, stary! Porcelain case, no powiem tak, no bardzo piękny design, no śliczny jest, podoba mi się bardzo, więc wrócimy w jedną taką skrzynkę, do tego dorzucimy sobie procentóweczki na Marble Fade'a z 5 takich, albo nawet 6, 2000 zł koszt takiej bitwy. Zobaczmy w ogóle, jakie skiny są do trafienia w tej skrzyni, no na pewno będzie ten kałach właśnie, pamiątka rodzinna, tak się chyba nazywał, no to jest idealny skin, stary, do tej skrzynki. Najdroższa awupa Gungnir, powiem tak, nie ma chyba skrzynki na CSGO skinsie, w której jest do trafienia awupa Gungnir. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale zdobywamy za 2200 zł item, więc fantastycznie nam to rzuciło. Jeżeli oczywiście się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu oczywiście w komentarzu, no ale zobaczmy, dało nam bardzo ładnie, awupa smyk za dwa koła, więc naliczymy jeszcze teraz na Marble Fade'a, będzie wtedy naprawdę fenomenalnie i ponad no, z 3,5 koła, myślę, że w tym momencie na luzie wyciągamy. No jak spadną jeszcze Huntsman jakiś, no to w ogóle byłoby przefantastyczne. Ale powiem tak, jeżeli mój przeciwnik zdobędzie byle jaki nóż, nawet tego byłego, no to jest GG Ripperino tak zwane. Ale zobacz, ostatni strzynacz, coś tu się wydarzy jeszcze, no na szczęście, znaczy na szczęście, no mogłaby nam kosać to polecieć, byśmy mieli, że tak powiem, tą wygraną większą, no ale też nie ma co narzekać. Gdzie ta w ogóle skrzynka jest, w którym ona miejscu będzie? Tutaj jest, okej, okay, jest ona droższa, ta metysta, zobaczmy w ogóle, co w niej tutaj jest. No tak jak wspominałem, no same niebieskie skiny, ale... A jest ten kałaszek. Okej, okay, dobra, już myślałem, że nie będzie go, to by było w ogóle, no, no, no nie można było tak zrobić, żeby taką skrzynkę zrobić i tego kałacha nie dać. Ale zobaczmy, bo mamy, czy to jest, nie, to jest face 4. Okej, okay, myślałem przez chwilę, że jest to Black Pearl, ale okej, okay, face 4 to jest spoko, tym bardziej, że zarobiliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Tak coś czuję, że ta skrzynka można tu ładnie sypnąć, no, aha, okej, okay, przeleciała jednak. No powiem tak, no to jest na pewno gorsze otwarcie niż to, co było tutaj. Ale zobacz, jeszcze raz. Za 3 razy sztuka, 3 otwarcie na raz. Jest Kukri, no jest Kukri, jest Blue Steel, jest DDGLK 3200. A ile wydajemy jeszcze raz, proszę mi powiedzieć. Wydajemy 3780. No i zobaczmy, są dwa noże. No jest kałach, te Vulcan 2500. Dobra, ostatni, serio, bo znowu mnie poniesie. Mamy tak, mamy Szafira. Okej, okay, to jest Szafir. Ile Good Knife Szafir? Okej, okay, 5 koła. Powiem tak, no mogliśmy mieć 2 koła więcej, ale tutaj troszkę mi poniosło, no to wjedźmy w jeszcze jedną tutaj, jakąś bitewkę, myślę, że możemy wjechać w skrzyneczki, że procentóweczki, co? 50 na 50 tutaj, kosa, halo, coś takiego, no dobra, tylko 4 takie będę mógł otworzyć, 3 przepraszam, nie 4, bo no troszkę mi tam zabrakło, tam chyba koło stówki, więc wjedziemy w 3 takie skrzynki, 50-50, oczywiście tutaj liczymy na Butterfly'a Lore, no nóż, naprawdę... fenomenalny. Przede wszystkim drogi, no i no spadł, no właśnie. Mojemu przeciwnikowi 5000, no powiem tak, no słabiutko, bardzo słabiutko. Mamy Falchiona, ale no bo jego dostanę, więc to nam nic nie zmienia. Jeżeli tam tu przegramy 1000 zł, no zostaje, no powiem tak, no zostaliśmy, wow, naprawdę
zostaliśmy zmiażdżeni. 15 koła wygrał mój przeciwnik, zostało na 1000 zł. Jak zostało mi 1000 zł, no to nie zostaje mi nic innego niż po prostu tutaj zaryzykować skrzyneczkę z AWP Hydra. Mogę takie sobie 3 otworzyć, więc zobaczmy 3 szanse. A nóż, akurat poleci tutaj ta AWP-ka. Zobaczmy, tworzymy oczywiście tą bitwę. 3 skrzynki kosztują nas 1100 zł, bitwa Alin. Zobaczymy, czy tutaj będziemy musieli się obejść smakiem tych skinów wszystkich, które mogliśmy mieć, a no finalnie no chyba nie będziemy mieć. Tak się zanosi. Zobacz, 1000 zł kosa na mojego przeciwnika. Dwie skrzynki ostatnie, no tutaj niestety pusto. I ostatnia skrzynia, a hasło konkursowe. Napisz, co sądzisz o tej nowej skrzynce. Nie. Powiem tak. To jest przesada, nie?